Debata jedynki. No teraz jeszcze. Karolina Różej. Dzień dobry Państwu, a my zanim o tym, co w przyszłym roku, o tym, co dziś. A dziś, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Tymczasem wystarczy bardzo szybki rzut oka na statystyki Poltransplantu, czyli tego Krajowego Centrum Koordynującego Przeszczepy, żeby stwierdzić, że po prostu nie jest dobrze. Do końca września tego roku wykonano 1030 przeszczepień narządów od dawców zmarłych. Na koniec ubiegłego roku było to prawie 1500 przeszczepień. Tymczasem oczekujących na nerkę, płuco, serce czy wątrobę jest prawie 2000 osób, na rogówkę czeka jeszcze więcej. Dawców nie przybywa, wydłuża się czas oczekiwania, kolejka się wydłuża, a ludzie po prostu umierają, nie doczekawszy ratunku. Jeszcze bardziej dramatyczne statystyki dotyczą przeszczepień od dawców żywych. To jest prawdziwa pięta Achillesowa polskiej transplantologii. Od kilku lat bowiem nie udaje się przekroczyć kilkudziesięciu przeszczepień nerki czy części wątroby rocznie. No i naturalne jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy problem jest nadal ze świadomością potencjalnych dawców i ich rodzin, a może lekarza, może na drodze nadal stoją przepisy i pieniądze, czyli po prostu szpitalne budżety. O tym dziś w naszej debacie i naszymi gośćmi są wybitni specjaliści. Doktor habilitowany Michał Wszoła, chirurg, transplantolog przeszczepiający trzustki, wyspy trzustkowe oraz nerki pobrane zarówno od dawców zmarłych, jak i w przypadku przeszczepień rodzinnych, członek między innymi Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, szefuje konsorcjum, które prowadzi badania nad stworzeniem bionicznej trzustki. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Drugim gościem jest dr Rafał Kieszek, chirurg, transplantolog przeszczepiający nerki, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Oczywiście mogłabym dokonania panów wymieniać bardzo długo, bo na swoim koncie obaj panowie mają pionierskie zabiegi przeszczepów i o nich jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy i zacznijmy od tych statystyk, o których mówiłam. Dlatego, że do końca roku jeszcze 3 miesiące nam pozostały i możemy się spodziewać, że na początku przyszłego roku przeczytamy nagłówki w różnych mediach, że albo jest wielki kryzys, albo jest lepiej w polskiej transplantologii, bo coś drgnęło, bo tych przeszczepień będzie na przykład kilkadziesiąt więcej niż w roku ubiegłym, albo kilkadziesiąt mniej niż 2 czy 3 lata temu. Może po prostu polska transplantologia jest w permanentnym kryzysie, bo tych dawców jest zawsze mniej niż osób potrzebujących, doktor Wszoła. A czy polska transplantologia? Ja bym powiedział, że generalnie na całym świecie to nie chodzi tylko o polską transplantologię, ale wszędzie istnieje niedobór narządów do przeszczepienia i to jest coś, co istnieje w całej transplantologii. To nie jest domena tylko i wyłącznie polskiej, tylko wszyscy na całym świecie. Wszędzie są kolejki, wszędzie jest dłuższe oczekiwanie. To co jest domeną polskiej transplantologii, że to słowo kryzys się pojawia? Oczywiście pytanie jest, czy w Polsce mogłoby być więcej? To jest istotne. Na pewno mogłoby być więcej. I jak zwykle tutaj jest kilka czynników, które wpływa na to, że od kilku lat ta ilość przeszczepień w Polsce utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Czy to będzie rzeczywiście 1500, czy 1550, czy 1480, no to de facto nie ma znaczenia, ale od kilku lat w okolicach pomiędzy 1500 a 1600 przeszczepów jest wykonywanych. I wydaje się, że jest jak zwykle bardzo dobrze, że możemy rozmawiać, bo edukacja i rozmowa na ten temat, uświadamianie społeczeństwa jest jednym z ważnych elementów, żeby dzięki takim audycjom wszyscy w domach też mogli porozmawiać na temat donacji, na temat tego, co by się działo w przypadku, gdyby doszło do jakiejś tragedii, czy ktoś jest za tym, żeby jego organy po śmierci mogły być wykorzystane, czy nie. I to jest bardzo ważne i za to dziękujemy, że możemy tutaj porozmawiać. Ale oczywiście bardzo ważne są jeszcze kwestie związane z uregulowaniami prawnymi, z tym całym chaosem, który się dzieje, jeżeli chodzi nie tylko tutaj o transplantologię, ale generalnie jeżeli chodzi o medycynę, która jest w permanentnej przemianie w Polsce. Do tego jeszcze wrócimy, do przepisów i do pieniędzy, ale zatrzymajmy się na tej świadomości. Czy to jest rzeczywiście ten powód, o który cały czas trzeba walczyć, żeby ta liczba przeszczepień w Polsce była większa? No to jest oczywiście jeden z wielu powodów. Ja tutaj byłbym chyba jednak bardziej krytyczny w ocenie sytuacji niż Michał i
Moim zdaniem jednak jesteśmy w takim okresie stagnacji. No, patrząc na statystyki, no to jesteśmy na poziomie z 2012 roku, więc trudno mówić o tym, że jest nieźle, albo że jest stabilnie dobrze. No nie, no jest... Stabilnie średnio. Stabilnie średnio, albo bym powiedział nawet, że gorzej niż średnio, bo w porównaniu z średnimi europejskimi, no to te statystyki nie powalają, mówiąc szczerze. A statystyki, o statystykach łatwo jest mówić, bo łatwo spojrzeć na liczby, ale za każdą tą liczbą kryje się ludzkie życie. Ktoś, komu nie udało się pomóc, kto zmarł, a miał szansę na to, żeby normalnie żyć, dzięki temu, że miałby przeszczepiony narząd. Więc... Podobno co dziesiąty oczekujący na przeszczep serca umiera w Polsce. No to jest w tamtym roku na liście osób oczekujących na przeszczepienie nerki, czyli to są osoby, które już są przygotowane do transplantacji, gotowe do tego, żeby im przeszczepić narząd. Na liście oczekujących zmarło 67 osób. Więc jeżeli sobie uzmysłowimy, że zbierzemy w jednym miejscu 67 osób, które co roku mogłyby żyć, a umierają tylko dlatego, że nie ma dla nich narządów, no to jest skala problemu. A biorąc pod uwagę, że na liście oczekujących i tak w Polsce jest dużo, dużo mniej zgłaszanych biorców niż to jest w Europie średnio czy na świecie, no to ta skala się zwielokrotnia. No to dalej pytam, dlaczego te osoby po prostu czekające, gotowe umierają? Czy dlatego, że zabrakło właśnie tej rozmowy gdzieś w domu i potem dochodzi do takiej sytuacji, że to serce można by było przeszczepić, rozmawia się z rodziną i ta rodzina właściwie nie wie, jaki był stosunek do donacji ich bliskiej osoby zmarłej? Na pewno to jest jeden z elementów i warto jest na ten temat rozmawiać. Jestem oczywiście tutaj daleki od tego, żeby gloryfikować osiągnięcia, że tutaj jest, ja bym powiedział, że jest stabilnie źle, prawda? Tylko chodzi o to, że jest stabilnie od kilku lat, ale rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia i między innymi rozmowa i rozmowa z rodzinami na ten temat w rodzinach, tak już, bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy dochodzi do bardzo dramatycznych zdarzeń, bo przeważnie jeżeli lekarz na oddziale intensywnej terapii musi rozmawiać z rodziną potencjalnego dawcy o tym, że niestety doszło do śmierci, stwierdzono śmierć mózgu i rozmawiamy na temat, de facto nie rozmawiamy na temat, czy rodzina się zgadza, tylko pytamy się, czy była tego typu rozmowa, czy jest wiadomy stosunek potencjalnego dawcy. Bo trzeba podkreślić, co mówi polskie prawo, jeśli chodzi o donację, transplantację, a mówi, że jest ona niemożliwa wtedy, kiedy ten potencjalny dawca nie wyraził sprzeciwu. Nie mówi się tutaj o wyrażeniu zgody, tylko o wyrażeniu sprzeciwu. No, ona jest możliwa wtedy, jeżeli nie zgłosiliśmy sprzeciwu. A ten sprzeciw można zgłosić albo wysyłając sprzeciw do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, ale równie dobrze można mieć zwykłą kartkę, na której napiszemy, że nie życzymy sobie zostać dawcą, albo po prostu nawet przekazując ustnie w trakcie rozmowy. Dlatego ważne są też działania właśnie w drugą stronę. Jak mówimy, że może być kartka, na której ktoś może napisać, że nie wyraża zgody, to istnieje, jest cała akcja prowadzona, również Poltransplant w to jest zaangażowany, właśnie w uświadamianie i świadomą zgodę, w rozpropagowywanie, żeby każdy miał przy sobie kartkę, która mówi o tym, że jestem, że chciałbym i że to jest oświadczenie woli, które chciałbym, żeby po mojej śmierci moje narządy zostały wykorzystane do transplantacji. Ale skoro oświadczenie woli nie ma mocy prawnej, to jakie ma znaczenie? No, ma takie znaczenie, że ułatwia rodzinie, że rodzina w całej tej tragicznej sytuacji nie musi borykać się z trudnym dylematem, bo jest wiadomy, jest znany stosunek tej osoby do transplantacji, do oddawania narządów i to jest jego oświadczenie woli. On miał taką wolę, więc no, raczej nikt nie będzie podważał woli osoby zmarłej. To była jego decyzja, tak chciał i dlatego ważne jest, żeby na ten temat jak najwięcej rozmawiać. I myślę, że w tym miejscu też warto rozwiać pewien mit, który funkcjonuje, mianowicie, że lekarze, którzy stoją przed tym momentem, rozmawiają z rodziną, lekarz nie prosi o zgodę rodziny. Mimo, że tak często się mówi, że lekarze w tym momencie o zgodę rodziny proszą. Tak, no rozmowa
z rodziną potencjalnego zmarłego dawcy. Ona nie polega na pytaniu o to, czy oni wyrażają zgodę na pobranie narządów, tylko to jest rozmowa na ten temat, czy zmarła osoba za życia wyraziła sprzeciw. Ale oczywiście tu absolutnie się zgadzam z tym, że wszelkie akcje polegające na uświadamianiu, ale w sferze i lokalnej, i takiej makro, poczynając od tych oświadczeń, czy o rozmowie w szkole, czy o rozmowie w domu, czy wspieraniu w mediach społecznościowych, wszelkich akcji mających na celu uświadamianie idei transplantacji, no będzie działało na plus. No niestety u nas ta świadomość nie jest budowana jakby holistycznie, globalnie w wielu aspektach. Zaczynając od tego, że nie ma zajęć w szkołach na temat transplantacji, tego, jak jest w Polsce prawo skonstruowane w tym zakresie. Transplantolodzy nie obawiają się sprzeciwu społeczeństwa, bo nie, my jesteśmy, wydaje mi się, społeczeństwem tak samo empatycznym jak każde inne. I to nie jest kwestia obawy o sprzeciw. To jest tylko kwestia braku wiedzy. Tak, świadomości i braku wiedzy. Tym bardziej, że Kościół, nie tylko Kościół katolicki, ale właściwie wszystkie kościoły wyrażają się bardzo pozytywnie i są protransplantacyjne, uważając, że oddanie narządów po śmierci jest takim aktem wielkiego altruizmu, miłości do drugiego człowieka. Więc... No bo jedna osoba może w ten sposób uratować kilka innych osób, kilka innych żyć, a sprawić może też, że kilka innych osób to życie będzie miało dłuższe albo po prostu bardziej komfortowe. Chciałam jeszcze zapytać o ogródek panów. Czy szpitale zawsze wykorzystują taką możliwość, żeby taką rozmowę z rodziną przeprowadzić, czy szpitale, bo podobno tak jest, nie wiem, czy to jest prawda, że coraz rzadziej szpitale w ogóle podejmują procedurę orzekania o śmierci mózgu. To prawda. Tutaj liderem europejskim jest Hiszpania, która ten problem starała się rozwiązać systemowo przez takie działania szerokie, kształcąc kadry koordynatorów, edukatorów i edukując nie tylko społeczeństwo, ale samych lekarzy, budując prawo w taki sposób, żeby te procedury były jasne i zrozumiałe. I tu wracam znowu do edukacji. W systemie kształcenia w Polsce lekarzy nie ma takiego punktu mówiącego o stwierdzaniu śmierci mózgu i orzekaniu o śmierci. Tak? Więc oczywiście jest to problem, że część szpitali, prawdopodobnie też, nie przypuszczam, że z przyczyn jakichś tam ideologicznych, ale braku doświadczenia, tak bym powiedział, jest bardzo mało aktywna, jeżeli chodzi o zgłaszanie potencjalnych dawców. I ta rozbieżność jest dramatyczna, bo jeżeli spojrzy się na statystyki, to szpitale takie najbardziej aktywne, ośrodki potrafią w tych rejonach, to jest około 25 dawców na milion mieszkańców, a w tych są najmniej rejony, aktywnych, gdzie jest po pięć tak. czy 8 dawców Więc, na milion mieszkańców. I to też oczywiście nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. To jest kwestia rozwiązań systemowych, edukacji, nie tylko edukacja tam dotyczy społeczeństwa, ale również lekarzy środowiska medycznego, koordynatorów, pielęgniarek i tak dalej. Ale także edukacji osób podejmujących pewne decyzje, prawda, żeby zdawać sobie sprawę, żeby tak samo zmieniać w pewien sposób prawo, bo no, to jest rzecz ciągła, która się dzieje. Rozwija się wiedza, rozwija się nauka, coraz więcej wiemy, coraz więcej możemy i to prawo trzeba ciągle dostosowywać. To również decydenci powinni w ten sposób, w jakiś sposób się kształcić, dowiadywać coraz więcej, żeby nie było takich sytuacji, jak teraz jest w Polsce, że nie ma możliwości dawstwa anonimowego, co jest jednym z niewielu ewenementów na skalę europejską. Jednym z argumentów było to, żeby nie przykładać ręki do handlu organami. No i to właśnie pokazuje dokładnie to, o czym mówiłem, że osoby, które to powiedziały, robiąc to w dobrej wierze,
jasno pokazują, że nie mają bladego pojęcia, o czym w ogóle rozmawiamy. Tak, nie ma możliwości. Taki dawca anonimowy to nie jest ktoś, kto będzie handlował, sprzedawał i dogadywał się z kimś na boku, bo de facto on nie wie, dla kogo ta nerka zostanie przeznaczona. On chce wykazać się aktem altruizmu, oddać swój narząd po to, żeby pomóc innym osobom. To jest dokładnie taka sama analogia jak w przydawstwie szpiku. Tak? Jeżeli się zapisujemy do banku dawców szpiku jako dawcy anonimowi. Albo tak, dawcy krwi. Czy dawcy krwi, no to nie wskazujemy, komu oddajemy. Tak? Nie dogadujemy się w mediach społecznościowych, czy nie dajemy ogłoszenia, że oddamy swój szpik komuś. Tak? Jest dokładnie podobnie. To jest dawstwo anonimowe, altruistyczne. Tym bardziej, że najlepszym dowodem na to, że te pokłady altruizmu, które są taką podwaliną do tego, żeby te przeszczepy anonimowe były możliwe, była historia sprzed kilku lat, kiedy bardzo głośno było dziewczynce, która trafiła do Centrum Zdrowia Dziecka, kilkuletniej dziewczynce, która ze względu na zatrucie grzybami potrzebowała przeszczepu wątroby i podobno ludzie setkami zgłaszali się, że są gotowi tę część wątroby dla niej oddać i byli w każdej chwili gotowi kłaść się na stół. To jest zupełnie inna sprawa, ile z tych osób miałoby szansę zostać dawcami, tak, oczywiście, ale to pokazuje, że to byłoby możliwe. Gotowość w społeczeństwie do tego, żeby taka możliwość miała sens. I tu znowu wracam do tego, że no staramy się być mądrzejsi od innych i staramy się wyważać otwarte drzwi. No, na całym świecie to dawstwo altruistyczne, anonimowe funkcjonuje doskonale. Ono nigdy nie będzie jakimś znaczącym elementem, bo to nie o to chodzi. To jest jakby kolejne uzupełnienie tej możliwości transplantacji, ponieważ dawca taki anonimowy jest najczęściej, w cudzysłowie mówię, wykorzystywany, używany do tego, żeby rozpocząć przeszczepienie łańcuchowe, krzyżowe łańcuchowe i dzięki takiemu dawcy altruistycznemu można wykonać dodatkowo kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt przeszczepień nerki, pomagając po prostu, bo zawsze na końcu stoi cierpiący człowiek wymagający pomocy. Mówiąc o tym wszystkim, o czym dzisiaj tutaj mówimy, to tak naprawdę to wszystko sprowadza się do jednego, do pacjenta, który wymaga pomocy, któremu jesteśmy w stanie pomóc, tak? Medycyna jest w stanie mu pomóc. To jest tylko kwestia... wymaga to odpowiednich uregulowań prawnych i to co tutaj warto podkreślić, co mówi Rafał, że taki jeden dawca jest w stanie zapoczątkować łańcuch kilkunastu przeszczepów. Jak mówimy o dawcy zmarłym, że on może pomóc kilkunastu osobom, prawda? To również taki dawca anonimowy, oddając tylko jedną nerkę, może zapoczątkować łańcuch kilkunastu czy kilkudziesięciu kolejnych przeszczepów, czyli jego dar może spowodować, że kilkadziesiąt osób będzie dobrze funkcjonowało przez to, że w odpowiedni sposób w systemie to zostanie komputerowo ze sobą połączone i skorelowane dawca z biorcą. Ale mówiąc o dawstwie anonimowym, tym altruistycznym, tak naprawdę mówimy o dawstwie ze strony osób żywych. I tak jak wspomniałam, to jest podobno pięta achillesowa polskiej transplantologii, bo rzeczywiście jeśli chodzi o przeszczep nerki od dawcy żywego, to jest poziom średnio 5%. Tak, około 50 przeszczepów rocznie, wątroba około 20, prawda? To jest 5%, gdzie średnia europejska w Europie. I my ze swoimi 5% zamierzamy mocno tą średnią, to jest 22%. To dlaczego jest tak mało, jeśli o to chodzi? W Holandii to jest ponad 50%, w wielu krajach, w Skandynawii ponad 30%. No problemy, przyczyn jest wiele. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to jednym z problemów są pieniądze. Podejrzewam, że jednym z głównych. No to jest, problemem to jest tak, to jest jeden z problemów wycenienia procedury samej pobrania nerki od dawcy żywego. Czyli każde, de facto nie ma takiej procedury pobrania nerki. Jest procedura, dzięki której można nerkę przeszczepić? A czy jest przeszczepienie, ale nie ma procedury pobrania nerki, tylko jest procedura nefrektomii, która jest de facto procedurą leczniczą, czyli nefrektomia, czyli usunięcie nerki chorej, prawda? Co jest zupełnie inaczej, bo to jest zupełnie inny zabieg, tego nie należy porównywać, zupełnie inaczej wykonuje się zabieg, żeby pobrać nerkę, którą można potem przeszczepić, czyli ona musi być
całkowicie zachowany, mieć układ naczyniowy, być przepłukany odpowiednimi płynami, to wszystkie te i tętnica, żyła, moczowód muszą być odpowiednio zachowane, a zupełnie inaczej wykonuje się procedurę, gdzie usuwa się pewną nerkę, po to, którą wysyła się później do badania histopatologicznego, żeby ocenić zmiany chorobowe, które tam były, więc no, to są rzeczy nieporównywalne, a w ogóle to nie jest w żaden sposób wycenione. Trzeba pamiętać też, że w krajach, w których te programy przeszczepień od żywego dawcy funkcjonują bardzo dobrze, edukacja i pacjentów, i lekarzy odbywa się już na poziomie leczenia chorych w trakcie leczenia, czyli nie czeka się, aż ktoś trafia na dializę i się mówi, że wymaga pan teraz przeszczepienia i niech pan czeka albo szuka kogoś, kto chciałby oddać panu nerkę, tylko to się odbywa już na dużo wcześniejszym etapie. No i bardzo ważnym problemem jest to, że w Polsce niestety jest bardzo niewiele osób zgłaszanych na listę oczekujących na przeszczepienie. Czyli stacje dializ nie zgłaszają w takiej liczby osób, które kwalifikowałyby się do przeszczepienia na listę oczekujących, co powoduje, że w Polsce jest bardzo krótka lista oczekujących, mimo że subiektywnie ona jest bardzo długa, ale obiektywnie jest krótka, jest w Polsce krótki czas oczekiwania w porównaniu z Europą, ale nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali i tak cudownie mamy to rozwiązane, tylko dlatego, że większość tych osób w ciszy umiera na dializach. Trzeba pamiętać, że właśnie jak to mówi Rafał, w okolicach 20 tysięcy osób dializowanych w Polsce, a około 1000 jest aktywnych, potencjalnych biorców nerki, czyli to jest w okolicach 5%. Tak? Gdzie w Europie to jest około 20% przynajmniej. Czyli kilka razy więcej, czyli powiedzmy z tych 24 tysiące osób powinny być zakwalifikowane do przeszczepienia, co oczywiście wydłużyłoby znacznie okres oczekiwania do przeszczepienia, ale być może to byłby kolejny napęd do tego, żeby wykonać dalsze działania. W kierunku rozwijania przeszczepienia nerek od żywych dawców. Między innymi, żeby skrócić ten czas oczekiwania. Nie rozwija się program przeszczepień krzyżowych, nie rozwija się program przeszczepień łańcuchowych, więc no, niestety nad czym ubolewamy. Nie ma w Polsce programów odczulania pacjentów wysoko zimmunizowanych. I to właściwie każdego elementu, którego się nie dotknie, można mówić o pewnych problemach. Na koniec jeszcze, choć mamy bardzo mało czasu, czego powodu bardzo ubolewam, ale chciałam jeszcze doktora Wszołę zapytać o to, czy w przyszłości być może nie trzeba będzie prowadzić takich debat i walczyć o tę większą świadomość lekarzy i potencjalnych dawców, bo będziemy przeszczepiać bioniczne narządy? Oczywiście pytam o bioniczną trzustkę, nad którą pan pracuje, pański zespół. Znaczy, ja mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się spotkać, rozmawiać na temat bionicznej trzustki już gotowego narządu. Proszę spojrzeć, jeżeli patrzymy, oczywiście, bo my tutaj rozmawiamy o bieżących problemach transplantologii, natomiast jak spojrzymy szerzej na transplantologię, no to generalnie wydaje się, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązania, które wyprowadzą nas poza dawstwo od osób zmarłych. Tutaj przeszczepianie nerek od dawców żywych jest jednym z rozwiązań, ale tworzenie różnego rodzaju czy mechanicznych urządzeń, czyli na przykład przeszczepienie sztucznego serca, które miało miejsce w tym roku w Polsce. Oczywiście trzeba pamiętać, że to sztuczne serce to jest maszyna, która jest leczeniem pomostowym do prawdziwego przeszczepienia, ale nad bioniczną trzustką też pracujemy i mam nadzieję, że wyjdziemy poza tych dawców zmarłych i będziemy mogli proponować pacjentom drukowane na drukarce narządy i zapraszam do obserwowania profilu Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, nad którą pracujemy nad tym programem. Czyli raz jeszcze świadomość, prawo, które nie przeszkadza, pieniądze i odważni ludzie, którzy nie boją się wykonywać odważnych zabiegów czasem wbrew wszystkiemu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Chirurdzy transplantolodzy byli gośćmi dzisiejszej debaty. Doktor habilitowany Michał Wszoła i doktor Rafał Kieszek. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. A rozmawiała Karolina Rożej. Była to debata jedynki.